Radio 7 Toronto. Kalendarium muzyczne 3 czerwca. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak piosenka jest tam. Wiesław Miechnikowski urodził się 3 czerwca w roku 1922, a był jednym z największych artystów kabaretowych za PRL-u, no i aktorem. Najbardziej znany był z występów w kabarecie Starszych Panów, kabarecie Dudek i audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Może będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da pleć. Wesołe jest życie staruszka. Wbrew jego wiecznie skrzywionej facjacie, takiego etatowego malkontenta, Miechnikowski, pochodzący z rodziny ziemiańskiej, prowadził dość wesołe życie, a dożył 95 lat. Ten już wzrok. W 1947 roku rodził się Mickey Finn, niezły w sumie perkusista zespołu T-Rex. Niestety zmarł w 2003. Wątroba nie wytrzymała stylu życia. Zresztą praktycznie wszyscy członkowie tego ciekawego niegdyś, ale pechowego, jak się okazuje, zespołu już nie żyją. Włącznie z wokalistą. Dokładnie w tym samym okresie co T-Rex działała Suzy Quatro, urodzona w Stanach w Detroit w roku 50, ale działająca głównie w Anglii. Suzy Quatro, wokalistka i gitarzystka basowa, co u kobiet nie takie znowu częste, a także kompozytorka i autorka tekstów, a przy tym bardzo sympatyczna dziewczyna. W stanie Indiana urodziła się Denise Williams, amerykańska wokalistka i kompozytorka, która w latach 70. śpiewała w grupie Wonder Love, towarzyszącej Stevie Wonderowi. A później rozpoczęła karierę solową, ale taką marną raczej. Co innego następny pan. Rok 67. 31-letni piosenkarz o nazwisku Arnold George Dorsey zwraca uwagę branży, gdy wypuszcza singla pod tytułem Release Me, który nagle zaczęto kupować masowo jak świeże bułeczki. Nikt nie zwracał dotąd na niego uwagi, dopóki jego menadżer nie postanowił zmienić mu nazwiska na Engelbert Humperdinck.
co było nazwiskiem nieżyjącego niemieckiego kompozytora muzyki poważnej. Ale dziś już wiemy, że takie zabiegi na niewiele by się zdały, gdyby nie wyjątkowy głos artysty. Silny, emocjonalny i romantyczny zarazem. To ten głos sprawiał, że kobiety wykupywały masowo płyty Engelberta Humperdinka. Teraz będzie trochę makabreski. W 1983 roku Jim Gordon, doskonały perkusista, bardzo ceniony muzyk, współautor słynnej Lady Erika Claptona, popełnił rzecz straszną. Zabił swoją matkę przy pomocy młotka. Był świetnym muzykiem, chętnie wykorzystywanym przez największe gwiazdy, ale cierpiał przy tym na skrajnie ciężką schizofrenię. Rok 1991, do więzienia o mały włos by trafił wielki gwiazdor muzyki country music, ikona country music, Willie Nelson. Blue sky. Smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue skies from now on. Willie Nelson miał zawsze kłopoty z urzędem podatkowym, więc tego dnia, 3 czerwca, wydał nawet specjalny album, którym chciał pokryć długi. Tytuł płyty brzmiał po polsku, bo to śmieszne, Kto wykupi moje wspomnienia, czyli nagrania podatkowe. Taki tytuł. Niestety do wydania albumu tego dnia nie doszło, bo agenci federalni zajęli cały nakład. Willie Nelson był już wtedy winny fiskusowi 16 milionów dolarów. Potem sądził się z fiskusem i coś tam na tym zyskał, coś uszczknął, ale nie ujawnił ile. Fiskus także nie ujawnił. W sumie Willie Nelson do więzienia za niepłacenie podatków nie trafił. I jeszcze raz sala sądowa. Rok 1994. Bob McBride, były wokalista kanadyjskiej grupy Lighthouse z Toronto, został skazany na 3 miesiące więzienia za dwukrotne obrabowanie apteki. To ten pan, który nam śpiewa. Rabował te apteki, by zaspokoić swój głód narkotykowy. W sądzie płakał, błagał o łaskę, a sędzia i tak mu dorzucił jeszcze jedną karę. Miał zorganizować 2 charytatywne koncerty na rzecz walki z narkomanią. No i zorganizował. Zespół Lighthouse z Toronto miał co najmniej 3 popularne przeboje na listach na początku lat 70. Teraz rok 2001. I love you. I słynny I love you. Amerykański I love you. Aktor I love you. Anthony Quinn. Dzisiaj przypada rocznica jego śmierci w 2001 roku. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. Thank you.
to say it any other way. Uważano go za Greka, bo grał w Greku Zorbie. Nic podobnego. You love me? Jego korzenie były meksykańskie, a nawet indiańskie. How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Jak każdy wielki aktor, śpiewał mało albo nic, bo znał swoje możliwości. Just we two. Ale zmuszono go do zaśpiewania przynajmniej jednej znanej piosenki. I love you. Tej właśnie. And you love me. Anthony Quinn. I love you. How many different ways that they say I love you? 2010 rok. Setki fanów opuszczają w Danii koncert Whitney Houston, rozczarowani tym, że jej głos co chwilę łamał się i fałszował, a ona sama wyglądała jak 7 nieszczęść. Jeden z krytyków napisał nawet, że Whitney wyglądała i brzmiała jak osoba, której nie zostało wiele lat życia. Nie mylił się. Kokaina zżerała ją żywcem. Organizm wytrzymał jeszcze tylko 1,5 roku. Teraz 2011. Umiera wtedy na raka w wieku 59 lat Andrew Gold, amerykański piosenkarz, bardzo ceniony, z kilkoma pamiętnymi przebojami. Jak na przykład ten. Jeszcze 3 czerwca w 2018 umiera wtedy Robert Brylewski, śpiewający, zbuntowany gitarzysta, który zmarł w wieku 57 lat, będąc już weteranem wielu kapel punkowych i regałowych, bardzo wielu kapel. Zakładał i prowadził takie formacje jak na przykład Kryzys, Brygada Kryzys czy Izrael. Brylewski 8 lat spędził w legendarnej armii. Bardzo niespokojny duch pod każdym względem. Zmarł po tym, jak został ciężko pobity na warszawskiej Pradze, pomyłkowo zresztą. Potem kilka tygodni w śpiączce, no i serce stanęło. Sprawca jego pobicia dostał 13 lat. A tu Brylewski z grupą Izrael. Rok 85. Bardzo niedoskonałe to były nagrania. Wielka zdrada.